Jest to wspólne przedsięwzięcie Marszałka Województwa Pomorskiego, to również Panie Marszałku dziękujemy, i Polskich Linii Kolejowych. Jest to projekt bardzo ważny, realizowany wart ponad 200 milionów złotych netto, mówimy, 202 miliony złotych netto plus przy dofinansowaniu 80% unijnym, ale w ramach tego projektu również jest realizowane pewne zadanie z budżetu państwa za 14,5 miliona złotych. Obejmuje ono wykonanie sterowania ruchem kolejowym pomiędzy Szczecinkiem a granicą województwa pomorskiego. Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo podróży na tym odcinku, jak i zwiększy przepustowość. Jakie efekty osiągniemy po rewitalizacji tejże linii? Otóż przede wszystkim będzie to linia bardziej bezpieczna, wygodna i szybka. Maksymalna prędkość planowana na tej linii będzie wynosiła dla pociągów pasażerskich 100 km na godzinę, dla pociągów towarowych do 80 km na godzinę. Zwiększymy kilkakrotnie przepustowość tej linii. Kilkakrotnie, proszę Państwa. Minimum trzykrotnie. Jak również zwiększy się, skróci się czas przejazdu pomiędzy Szczecinkiem a Łuską o 12 minut. Co będziemy realizować na tej linii? No przede wszystkim planujemy na tych 90 km zmodernizować infrastrukturę torową z uwagi na stan techniczny. Będą modernizowane obiekty. Tych obiektów jest, jak pamiętam, 47. To są wiadukty, mosty, przepusty. Zbudujemy dwa nowe przystanki. Jeden w Słupsku, drugi w Łusce osiedle. Te przystanki są w pobliżu osiedli, co umożliwi wykorzystanie sieci kolejowej również przez społeczność zamieszkującą w pobliżu, a w przypadku Łustki stwarzamy możliwość dla turystów bliskiego dojazdu do plaż. Zbudujemy 22 nowe perony. Wszystkie będą w wysokości 76 cm z nową nawierzchnią. Będą nowe wiaty przystankowe, ławki. Będą perony oświetlone z informacją dla podróżnych. Zbudujemy nowe przejście podziemne w Kępicach pod podstaw, to jest przejście pod torami, jak i zmodernizujemy również przejście w Miastku i oczywiście będą również modernizowane wszystkie przejazdy. Ponad 50 przejazdów od Szczecinka do Łuski będzie nowa nawierzchnia, będą to przejazdy już bardziej bezpieczne. Będzie również sterowane tak zwany LCS w Miastku, który będzie zarządzał całą tą linią aż do Słupska. Ja tylko podkreślę to, co Pan Marszałek mówił, bo rzeczywiście województwo pomorskie jest takim województwem, które w największej skali wykorzystuje dofinansowanie unijne. Jedną z najlepszych infrastruktur w Polsce to właśnie mamy tutaj w województwie pomorskim. Proszę Państwa, w tej perspektywie finansowej jeszcze uzupełnimy dużą kwotą, bo to jest ponad 6 miliardów złotych. Z tego programy RPO-owskie, które będziemy realizować w obecnej perspektywie finansowej, mają wartość ponad 900 milionów złotych. Przy 4 milionach 600 milionów w skali kraju, popatrzmy sobie, 900 milionów to jest w województwie pomorskim.